Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony ja, MC, a to przed wami demo projektu Szczur. Jeżeli nie wiecie, co to jest, projekt Szczur jest to zajawka, jest to pomysł na grę, która powstała od Gimpera, bądź na Steamie Gimpera. Nie pamiętam dokładnie, jak to było. Projekt Szczur jest to gra RPG, którą aktualnie tworzą 4 osoby. Gimper zrobił o tym film 18 czerwca bodajże, jeżeli dobrze pamiętam. I jest to projekt, który ja śledziłem bardzo uważnie. Ogólnie, słyszałem wiele dobrych rzeczy na ten temat. 14 osób ogólnie na początku się zgłosiło, na początku robiło, bo teraz mamy tylko 4 osoby, które tę grę tworzą. I oczywiście wszystko, co związane z projektem Szczur, macie w opisie, łącznie z Kickstarterem. Kickstarter, moi drodzy, odpalili chłopaki i tam zbierają około 100 tysięcy. Złoty, albo dolar, albo funtów. Coś tego typu. Taką walutę sobie wybrali, bo ich siedziba, bądź to, gdzie jest to wszystko zarejestrowane, jest w Wielkiej Brytanii. Krótko mówiąc, ja czekałem na tą grę i jestem mega szczęśliwy, że mogę zagrać w demo. Wy też możecie zagrać w demo, link jest w opisie. Nie wiem, czy po jakimś czasie, jak to oglądacie, od momentu wrzucenia tego filmu, to demo dalej jest dostępne, ale aktualnie to demo jest dostępne, także przeczytajmy. Zaraz zagrasz w demo gry Magin projektu Szczur. Zawiera ono fragment historii oraz jedną walkę. Naszym celem jest przede wszystkim przedstawienie koncepcji na grę. Część mechanik nie została jeszcze zaimplementowana, a niektóre są w przebudowie, przepraszam bardzo. Kilka błędów też się znajdzie, ale nie powinny one zepsuć rozgrywki. Miłej zabawy. O, jak najbardziej miłej zabawy. Pozwolę sobie wysunąć klawiaturę i kliknij, aby kontynuować. Myszką? Myszką, okej. Okay. Wow. Support the game on Kickstarter, jak widzicie. The Rat Project. Projekt Szczur. Mamy graj i wyjdź, jak widzicie. Wszystkie grafiki, muzyka, animacje, skrypty są robione aktualnie przez 4 osoby. Oczywiście pewnie niektóre asety i wszystko było robione przez osoby wcześniej, ale mówię, aktualnie przy tym projekcie siedzą 4 osoby, nawet Gimper już tam palców nie macza. Jedynie co to wypromował to na swoim kanale. I cóż, jestem mega ciekawy, jak to wszystko wyjdzie. Zagrajmy. Pełna zgrywka, interesuje cię zarówno fabuła, jak i walka. Tylko fabuła, albo tylko walka. Ooo, mogę wybrać faktycznie. Ja chcę pełną rozgrywkę i fabułę, i walkę. Rat Project. Hush now, baby, listen closely. Heaven is outside. If we wait, you'll miss our doorstep. Now we have to hide. Mieszkanka, nie? Przepraszam. Równowaga. I think I need my medicine again. To wygląda jak komiks. I ogólnie chciałem też powiedzieć, że nie wiem, czy mówiłem, że projekt Szczur to jest RPG. Zajawka na początku na Steamach była taka, że miała to być gra w RPG Makerze, oryginalnie. Miała to być zaawansowana gra w RPG Makerze, ale odzew na to był tak niesamowity, że przerodziło się to w pełnoprawną grę. Wow, okej, okay. Spacja, kontynuuj. Mamo, muszę znaleźć znowu leki. Grasz jako Tolen. Poruszać się lewo-prawo, używaj A oraz D. Okej. Okay. Możemy cofnąć i grać dalej pewnie tutorial. Okej. Okay. Mamy kartę. Właśnie dostałeś kartę, aby zdobywać nowe... Podejmuj interakcję ze światem. Okej. Okay. Czy to jest karcianka? Interaktywne elementy otoczenia podświetlają się, gdy najedziesz na nie myszką. Kliknij w nie, aby rozpocząć interakcję. To jest RPG, karcianka i point and click? God damn. Tu jest pasek powiadomień, wyświetla aktualny cel zadania, dobrze. Tutaj możesz sprawdzić swoje karty, znajdziesz tu również inne zakładki, w porządku. Talia, tu masz swój ekwipunek, dobra. A teraz idź i weź swoje leki. Wyjdź. Mom! Idź do mamy po leki, okej. Okay. Czy mogę zobaczyć mój ekwipunek, ale nie mam nic na moją talię? Uderzenie się ci pchnięcie, to jest karcianka! Czyli to będzie turówka? Turówka, RPG, side-scroller i point and click. Okej, okay. Spoko. Edycja dziecki pieseł! O, co my tu mamy? I wish I could go back to the castle already. I wonder how dad's doing.
Czyli nie mieszka z tatą w początku, tylko z mamą zapewne. Why does it rain so much here? Jesteśmy w Irlandii. To wygląda oczywiście jak się nie wiecie. Co my tu mamy? Hello? Piesełko? You won't help me, will you, doggy? Pluszowy radziecki pieseł, o. Radziecki pieseł oczywiście jest z grupy facebookowej HSM Widzik Impera. Aktualnie sympatycy... Klub sympatyków łysego. Jest aktualnie na Facebooku. Are you here? Mutej, I need my medicine. It's cold and raining. Trzeba się ubrać, żeby wyjść. Necklace from dad. Mom never leaves without it. To nie jest urzajenie, tak? To są po prostu kurale. W porządku. Dobrze, że prezent przyjęła ciepło i trzyma go cały czas w sobie. Wax hasn't hardened yet. Dobrze, to nie będziemy palić w takim razie. Z łysem, przeszukaj pokój. W porządku. Let's meet tonight. It will be done by the morning. Your S. S? MS? Ciekawość, kim jest S? Obawa, a co jeśli coś się stało? Wybierz nastawienie, wpłynie to na stan twoich emocji. O, wow! Emocje mają znaczenie przy wyborach fabularnych, budowaniu detali oraz walce. Anxiety i curiosity. O, wow! Czyli to wszystko wpływa na nasze zachowanie w grze. Bardzo lubię, jak jeżeli gra faktycznie posuwa się o krok dalej niż właśnie z tego swojego małego pudełeczka. Przykład prosty to jest Undertale, gdzie dzieją się takie rzeczy, że masakra. Także jest to, powiem wam, bardzo ciekawe, że możemy to wybrać. Okej, w porządku, czy mogę wybrać faktycznie? Kim jest S? Albo co się stało? Obawa pewnie być, nie wiem, bał się w walce czy coś? Anxiety, curiosity. Będę bardziej ciekawski na przykład na temat przeciwników, co oni robią i jakie mają umiejętności i w ogóle. Może być wszystko bardzo ciekawe. Ale weźmy obawę. I guess it's for mom. But what if something bad happened to her? To mam kartę dostałem. Mamy niepokój aktualnie. Ciekawe co jest ten, jak dojadę na koniec. Tu jest z tych, tu mamy kulkę jakąś. Okej, okay, zebraliśmy kulkę. Mogę tutaj kliknąć? Tak. She started drinking. She must have gone to the tavern. Mama z alkoholiczką? That's bad. I hope she has the rest with her. Okej, okay, czyli nie mamy leków, żeby wziąć, musimy ją teraz znaleźć. W porządku. Szukałem pokój, gro. Wyjdź poszukać mamy, okej, okay, to musimy się ubrać, zakładam. Czy nie? Może nie? Nie jest chory, nie dostanę zawału, prawda? Jezus! Okej. Okay. Są symbolem. Kliknij tutaj, żeby kontynuować. Przytrzymaj shift, żeby biec. Okej. Okay. To jest side scroll. To po prostu ta gra ma w sobie wszystko. W porządku. Mom's ribbing. O nie, żeby jej się nic nie stało, naprawdę. God damn it. Fucking cultists! You won't let me in because of Wolf Day, huh? I'm not going anywhere. Just you try to stick a beard outside. Buds. Pioczku. Excuse me, could you let me through, mister? Cop it, brat, or I'll redecorate that face of yours. Yes, sir, I'm sorry. Okej, czy muszę się jakoś pozbyć, zakładam. Chcesz inne wyjście. Wejście. Tutaj zamknięte zapewne. Locked. Of course locked. Ja w każdej grze od tego typu, nie może być za prosto. No zakładam, że tu mamy coś zrobić. Right. Innkeeper hasn't bricked up the pantry yet. Maybe through here. Szczuje! Can you shut up? Czekajcie walkę ze szczurami. Ale jeżeli mogę powiedzieć coś, co zauważyłem, to jest to, że chłopcu najechały się linie głosowe. W sensie nie skończył jeden, zaczął drugą. Taka uwaga z mojej strony. Czekajcie walkę ze szczurami. W trakcie swojej tury kliknij raz na kartę, której chcesz użyć, a następnie kliknij na wybraną postać. Oh, damn. Okej, okay, w porządku, dalej. Tak samo używasz przedmiotów. O, to jest przedmiot, który zebrałem, okej. Okay. Zakładam, że pominąłem strasznie dużo, bo mogę mieć jeszcze w prawo, potrzebnym to w lewo. Jest kawałek fabuły i jedna walka. Boję się, że po tej walce może się demo skończyć. Karty dzielą się na takie umiejętności obrony, transfer esencji oraz negatywy.
Różnią się również ze względu na rodzaj istnienia pomarańczowe esencje fioletowe, neutralne białe, negatywne czerwone. Okej, wszystkiego się pewnie nauczę. Każda karta kosztuje punkty akcji. Okej, czyli Hearthstone. Czy Hearthstone? Hearthstone? Karty istnienia pomarańczowe? Tak, okej, w porządku, to też wpływa na stan emocjonalny, jest odzwierciedlone na osi emocji. Ścieżka esencji zwiększa regenerację esencji, natomiast ścieżka istnienia zwiększa obrażenia. Umieściliśmy tooltipy przy wszystkich ważnych elementach rozgrywki i zarządzanie myszką. Okej, w porządku. To są twoje punkty życia, esencji oraz bloku. Blok, esencja, okej. Generacja punktów esencji jest powiązana z osią emocji. Boże, jak to jest skomplikowane, to zawsze dużo jest w tej grze. Ja się nie dziwię, czemu ta gra zajęła tak długo, jak zajęła. Jeszcze musieli pewnie skopać cały projekt w Epic Makerze i zrobić to, co widzicie właśnie przede mną. Punkty w esencji używasz zaswojując je na przeciwników. Blok utrzymuje je przez jedną turę. Boże, okej. Każdą turę rozpoczyna z 3 punktami akcji, okej. Transfer esencji dla przeciwnika odblokowuje dwie specjalne umiejętności, aktywujące się po kolejno po 5 i 10 punkcie. 5 i 10 punkcie esencji, okej. Tutaj możesz sprawdzić intencje, okej. Blok, atak, okej. Tak, zakończ turę. Powodzenia. Thanks. Może sobie poradzę. Okej, czyli mogę teraz wszystko przejrzeć w końcu. Czarny szczur i szary szczur. Obydwoje mają to samo mocniej. Okej, ten chce atakować. I ten chce blokować. Okej, czyli mogę. Co ja mogę zrobić w ogóle? Mam karty, prosty atak zaduje. 7 punktów obrażeń, transferuję esencję, 2 punkty zadaję punktów obrażeń 5, okej. Zadaję punktów obrażeń 8, o wow. Użyjmy tego na nim, bo się będzie blokował, więc nie będzie atakował. Okej. W porządku. A mogę jeszcze coś zrobić? Okej. Mam jeszcze 5 punktów esencji, co mogę zrobić? Prosto zadaję 7 punktów obrażeń i to mogę w sumie jeszcze zrobić, czy nie? Tu są moje punkty. To jest moja punkta. A, punkty akcji, przepraszam, mam jeszcze jeden punkt akcji. To zadajmy jeszcze za 7. Cyk, szczura. Te animacje są bardzo fajne. Wszystko bardzo płytnie działa, bardzo mi się to podoba. Okej, zakończę. Jeszcze mi trochę ugryzie, dokładnie. Chłopak się broni, plus 15 do bloku. W porządku. Czyli co, ma teraz 65 punktów zdrowia? Łącznie z pancerzem? Możliwe. Obydwoje będą się blokować, więc nasycenie esencji, to znaczy. Zadaje się na punktów obrażeń, 8 punktów. Nakłada na gracza pęd. Okej. Zamienia każdy punkt esencji wybranego przeciwnika na blok. 2 punkty. A, czyli esencję mogę na blok zamienić, w porządku. Użyjmy tego dalej, bo ten się będzie bronił teraz, więc to jest jeszcze jego słaby punkt. No to w ogóle jest za 0. Nakłada przeciwnika nasycenie esencji. I don't understand, ale dobra, użyjmy tego na nim. Nie wiem, co się stanie. Saturation, okej. Zostanie esencji. Za każdy przyjęty atak dodaje esencji 1 punkt. Okej, otrzymuję większe obrażenia 1 punkt. Mogę coś jeszcze zrobić? Tak, mogę zrobić to. Zobaczmy tego czarnego szczura. Na początek, ten szary jeszcze będzie miał dużo pancerza, ale może nam się to uda. Nie wiem w ogóle, co to jest, zaraz tylko użyjemy. Tak. Blokuj ta się. Dobra, to mi przywraca zdrowie, okej, w porządku, to jest moja talia. Okej, jak się z tego wychodzi? Kliknij mi jeszcze raz, to tutaj jest, okej. Dodaję blok 5 punktów, dodaję 1 punkt akcji, wow. Okej, zbyt wiele kart na razie nie mamy, no ale cóż, dodamy sobie blok w takim razie. Dlaczego nie? Punkty akcji lecą w górę. Super. Esencja, punkty esencji, niepokój. Jak najbardziej niepokój mamy aktualnie. Dobra, to. Cyk. Myślałem, że to mi powiedział, że to jest jego słabość. Ja po prostu dałem mu słabość. W ten sposób. Transferuję esencję 3 punkty nakłada przeciwnika strach. Co mi da strach? Naruszmy na tego. Nic tego nie dostanę, ale chcę strach zobaczyć, co tutaj. Przy transferze przyjmuję więcej esencji. Aha, czyli jakbym mu zabrał esencję, to dostaję więcej esencji. W porządku. Łoimy dalej tego. A co? Zakończuję. Ale nie zobaczę, co będzie robił. A, będzie jakiegoś specjalnego ataku używał. Damn. Tutaj się znowu blokuje. Będzie atakował, a ten będzie specjalny. Mogę jakiegoś specjalnego ataku użyć? Czy ja czegoś takiego nie mam?
Nakłada na gacza pęd. No tak, powtarzają się te karty. Zadaję punktu wyobrażeń 5. O, ciebie mogę transferować esencję. Nie wiem w sumie po co. A nie, ja mu transferowałem. Oh god damn it. Okej, ja nie mam specjalnych umiejętności. Oni mają. Wybieram przeciwnika na blok. 2 punkty zadaję, transferuję esencję. 2 punkty zadaję obrażenia 5. Ja mu daję esencję, ale też go atakuję. W ten sposób. O, już nie mam punktów akcji. God damn it. Okej. Co mogę zrobić? Mogę tego zrobić, tak? I jeżeli dobrze rozumiem... Nie, zrozumiałem źle. Nieważne. Użyję specjalnego ataku. Widzę, że używa specjalnego ataku, więc trochę lipa. My nie możemy już nic zrobić, więc... no, zakończymy tyle. Będę czwarta to była. Lęk mamy już teraz. Regeneracja esencji. 6. Im mniej esencji, tym gorzej jest tutaj? Czy jak? No mamy lęk, tak w ogóle boimy się. Nieźle. Czy my go zdołamy wykończyć? Raczej tak? Tak. Wykończymy go. Super. I zostało nam coś? Nie, zostało nam nasycenie esencji. I zakończymy turę. Block to ally. On się blokował akurat, to plus dla nas. Podstawowa obrona. Zadaje się do punktów obrażeń, ok, ale czy mamy tu jakieś inne karty, które będziemy mogli użyć? Nie, to fajnie mi go za 7. Walka aktualnie jest prosta, ale pewnie będzie trzeba potem myśleć o na pewno w normalnej grze. Jeden punkt akcji, dodaję blok. A czemu nie dodajemy ten blok? Nie może tych animacji pominąć, a przynajmniej nie znalazłem guzika, żeby je pominąć. No cóż, koszmarne wizje. Ten swoje punkty zadaje 5 punktów obrażeń. No dobra, dajmy to. Mieć punktów obrażeń to spoko, będzie miał esencję dodatkową. I dajmy to, nie wiem, co zrobi. Nawet. Dało mu strach. Ma full esencję. O Boże, 30 punktów obrażeń. Chyba zobaczmy jego specjalny atak. Nie, to nie jest specjalny atak, to po prostu mnie zaatakował. Okej. Okay. Mam 50 punktów zdrowia. Trochę słabo. Ale wykończmy go już. Trochę nam to zajmie, bo trochę dużo życia. Obo... Podstawa bojowa. Punkt akcji mi dodało. I możemy dzięki temu coś jeszcze zrobić. 5 punktów obrażeń. Tak esencji więcej nie może mieć, więc... Punkty obrażeń zawsze spoko. Greasy Fury. Na nie zobaczymy, co teraz zrobi. Czyści wszystkie statusy. O ty dziadu. O ty dziadu. Ty myślisz, że co? Dodaję tak, ten system esencji i uda mi się zrobić niestety ten dwóch tych pnięć, coś się transferuje esencję. Okej, no zaatakujemy go za to 8. Uleczmy się też. 30 HP w górę, pięknie, 75. Powinniśmy go wykończyć, 5 punktów obrażeń. Dostajemy pchnięcie, a tutaj dużo tego wykończymy? Nie, jeszcze nie. Okej. Okay. Ajajaj. Za 10 mnie ciachnął. Nieźle. Okej. Okay. Co my teraz mamy? Okej. 5 punktów obrażeń. I czy możemy go wykończyć? Zadaję obrażenia 4 punkty. No nie możemy go jeszcze wykończyć, no. Naprawdę? O, mogę prawym kliknąć przyciskiem myszy i widzę... O, wykończymy go. I widzę kartę całą. Bardzo fajne. Okej, okay, przeżyliśmy. Wygrałeś. Pięknie. Zajmuje to trochę długo, ale wiadomo, to jest tego typu gra, więc trzeba się przyzwyczaić. Scabby rats. Hey. I'm scared. Have they bitten you badly? Mother doesn't let me talk to wolf ones. She isn't here, is she? Tłumaczenie jest dziwne, bo powiedział, że jej tu nie ma, co? Jej gdzieś w pobliżu. Byłoby, is she somewhere near, czy coś tego typu. I don't know. I tried to check the tavern, but I couldn't get in. I see. It's dangerous to walk around all alone in the night, you know. Especially for someone. With such distinctive eyes. Fioletowe oczy, no właśnie. It's purple guy? I am Tahun. Tahun. And what is thy name, boy? Halon. Po
podejmujesz ważną decyzję fabularną pod wpływem emocji. Bliżej na skraju osi, tym szybciej postać sama podejmie decyzję. O, może mi spod kontroli podejść. Jest prawa sprawa. That's none of your business. To było dobre, czyli to jest jak w The Walking Dead, mamy czas po prostu na odpowiedź. It's all right. Boję się. I'm afraid, to jest creepy. Though, that finding your mother won't be that easy, boy. Better come to the temple with me. I'll treat your wounds, and then somebody will walk you home. You can trust me. I'm not going anywhere. I must find mother. Your mother would be only an obstacle right now. You're coming with me. I'll show you to my brothers. I can't be so selfish not to. Czy możesz się odwalić ode mnie? Uciekaj. No! There's no escape from destiny. Destiny? Wow, to było bardzo fajne przejście. Co oni mu robią na tym stole? Dziękujemy za przejście, dama. Magin, The Rat Project Stories. Zespół projektu Szczur. Łukasz Kielczyk. Michał Pietralik. Patryk Hugin-Woźnicki i Tomasz Tom Akrofir Medyński. Cztery osoby, które właśnie tworzą aktualnie projekt Szczur. Powiem wam szczerze, że to wygląda bardzo fajnie. Doczepiłem się do paru rzeczy, ale oczywiście jest to demo. I do demo nie można aż tak bardzo się przywalać, jak się ludziom wydaje. O rany. Jestem mega ciekawy, jak to pójdzie dalej. Bo na Kickstarterze uczestnicy Szczurzej Podróży. Jak to pójdzie dalej, bo na Kickstarterze muszą ludzie jakąś tam kwotę uzbierać, żeby ta gra została fundowana, krótko mówiąc. O rany. No oczywiście, jak zapłacicie dużą kwotę, to możecie być nawet w grze. Co jest moim zdaniem ultra fajne. Będziecie w napisach końcowych, będziecie mogli swojego questa zrobić. Jedynie niepozostawiony Tomasz Gimpel Działowy. Dziękujemy za inicjatywę, ogromne wsparcie i pomoc. Wszystkim, którzy byli z nami od pierwszych streamów, każdego, kto dołączył w projekcie, dziękujemy za wiarę i zajawkę. Naszym bliskim za wsparcie i zrozumienie. Bez was nie zaszlibyśmy tak daleko. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy ukończyć demo. Pełni nadziei i gotowi do dalszego działania. Kontynuuj spację. Demo się wyłączy. Nie, jesteśmy teraz powrotem w menu. Panie i panowie, są to cztery osoby, które mają ultra zajawkę, żeby zostać w przyszłości game devami, game makerami. Osobami, które zajmują się tworzeniem gier. I Gimper mówił na swoim odcinku, że oni byli gotowi opuścić swoją aktualną pracę po to, żeby pracować nad projektem Szczur. I jeżeli ten projekt pójdzie w kierunku, w którym ludzie skupiający się na tym chcą, żeby to poszło, to ja uważam, że to będzie jedna z najfajniejszych gier, jakie mogą powstać. Jest to oczywiście kilka różnych gier w jednym. Jest to side-scroller, bo chodzimy lewo-prawo. Może potem będziemy mieli to 3D, tego nie wiem. Może to jest po prostu od dema do pełnego wydania gry się może wiele zmienić, także jest to point and click, czyli klikamy rzeczy, żeby sprawdzić różne rzeczy dookoła. I jest to RPG oczywiście, gdzie zapewne ewoluujemy swoją postać, dajemy mu perki, dajemy mu oręż i tak dalej. Wow. No i jest to karcianka. I jeszcze turówka. Mass Effect, Hearthstone, wszystko, panie i panowie, w tej grze jest. Także cóż, to było moje przejście projektu Szczur. Jeżeli Tomasz, gameplay działowy, mój drogi, jeżeli zobaczysz tą grę, ten filmik, to wiedz, że ja się jąkam, wiedz, że ja jestem osobą, która robi to 8 lat i nie jestem profesjonalny w tym, jąkam się często i powtarzam się też często, ponieważ cały czas ćwiczę i tak dalej, cały ten all this jam. Ale powiem szczerze, że ta gra bardzo mi się podobała, to demo bardzo mi się podobało i jestem mega szczęśliwy, że byłeś jedną z osób, która dała nam tą zajawkę, że byłeś jedną z tych osób, która podała rękę do projektu Szczur, krótko mówiąc. Jestem mega szczęśliwy, że tego coś powstaje i jestem mega zajany tym, żeby ograć całą grę.
A jak na razie trzymajcie się, moi drodzy, na razie, cześć, pa i zapraszam was na kolejne odcinki na tym kanale. Trzymajcie się, pa, pa.